Po abdykacji Karola V tron cesarski objął jego brat Ferdynand, a tron hiszpański jego syn Filip II. W ten sposób podzielono ród na dwie gałęzi, na gałąź hiszpańską oraz austriacką. Stworzono wówczas również podwaliny pod tradycję, by dzieci jednej gałęzi rodu wychowywały się na dworze drugiej gałęzi. W ten sposób chciano wychować młode pokolenia w duchu jedności i poczucia, że nie ma interesów Austrii czy Hiszpanii, a jest jedynie interes Habsburgów. Ferdynand zgodnie z układem wiedeńskim z 1515 roku poślubił siostrę Ludwika II, Annę Jagiellonkę, z którą spłodził kilkunastoro dzieci, jednakże w wieku dorosłego dożyła siódemka: Maksymilian, Elżbieta, Ferdynand, Katarzyna, Karol, Anna i Eleonora. Zacznijmy od kobiet. Generalnie nikt nie rodzi się z jakąś życiową misją typu, nie wiem, przywrócę Polsce niepodległość czy coś w tym deseń. Jednakże Elżbieta była wyjątkowa, bo od urodzenia miała właśnie misję. Od urodzenia szykowana była na żonę dla swojego kuzyna, Zygmunta Augusta. W 1543 odbył się ślub, a młoda para zamieszkała w Wilnie. Młody książę litewski szybko jednak odstawił młodą Habsburżankę, która nie była zbyt wygadana, a dodatkowo chorowała na epilepsję. Choroba ta okazała się śmiertelna i w 1545 roku po kilkunastu napadach padaczki królowa zmarła. Jej siostra Katarzyna wyswatana została z dziedzicem tronu mantuańskiego Franciszkiem w celu wzmocnienia pozycji Habsburgów w północnych Włoszech. Jednakże po tragicznej śmierci jej męża w wieku 17 lat, gość bardzo inteligentnie stwierdził, że zima to idealny czas na kąpiele w pobliskim jeziorze, no co się może stać, no na pewno nie zapalenie płuc. W każdym razie młoda wdowa wróciła do Innsbrucka, gdzie rozpoczęto negocjacje nad ponownym zamążpójściem. Tym razem kandydatem był były mąż jej siostry, Zygmunt August. Ślub per procura odbył się w roku 1553, a koronacja rok później. Zygmunt August jednak żenił się z Habsburgami tylko dla zniszczenia sojuszu habsbursko-moskiewskiego i nie przepadał za żoną. A gdy wyszło na jaw, że ta symulowała ciążę, to już w ogóle posiadał ją tak głęboko, że rozpoczął procedurę rozwodową. Ostatecznie Katarzyna opuściła Polskę w 1566 roku i resztę życia spędziła w Linz, gdzie była szykanowana przez rodzinę za doprowadzenie do rozwodu i zaprzepaszczenia okazji do przejęcia tronu litewskiego. Ogólnie kobieta miała raczej smutne życie. Eleonora natomiast została wydana za księcia Mantui i brata Franciszka, Wilhelma I Gonzagę, który w przeciwieństwie do brata nie okazał się debilem i dożył starości, płacąc po drodze kilku potomków. Anna wyszła natomiast za przyszłego księcia bawarskiego Albrechta, zwanego później Piątym. Również zapewniła mu wielu potomków. Wielu, patrząc na państwo Habsburgów, widzi tylko potężny moloch będący monarchią absolutną, gdzie szlachta najuniżeniej pyta się tylko, jak wysoko może podskoczyć. Tymczasem w XVI wieku był to jedynie luźny konglomerat państwowy połączony tylko osobą władcy, gdzie w każdym miał on inne obowiązki, uprawnienia i prerogatywy. Często nawet dziedziczenie w różnych państwach odbywało się na różnych zasadach. W 1564 roku umiera Ferdynand. Dochodził zaś do podziału ziem między jego synów. Ferdynand otrzymał Tyrol oraz małe szwabskie posiadłości. Był on wielkim miłośnikiem sztuki i nauki. Rozbudował on zamek w Innsbrucku, jednakże popadł w niełaskę wśród reszty rodziny z powodu swojego małżeństwa. Ożenił się on bowiem z mieszczką Filipiną Welser, z którą miał czwórkę dzieci. Wszystkie zostały jednak wyjęte z dziedziczenia i odsunięte na boczny torb z reszty rodziny. Po śmierci Filipiny ożenił się ponownie, tym razem poważnie, bo ze swoją siostrzenicą, córką Wilhelma i Eleonory. Z nią spłodził dwie córki, Annę i Marię. I to one stały się prawdymi dziedziczkami jego majątku. Karol, zwany Styryjskim, otrzymał, i tu zaskoczenie, Styrię, ale również Karyntię i Krainę. Ożenił się on ze swoją siostrzenicą, Marią Anną, będącą córką Anny i Albrechta V Bawarskiego. Najstarszy z nich, Maksymilian, wyznaczony został przez ojca na głównego spadkobiercy dynastii. Objął on trony Węgier, Czech oraz wybrany został na cesarza rzymskiego. Jego panowanie upłynęło pod znakiem niekończących się wojen z Turcją, konfliktu z Zapolojami o Siedmiogród oraz nieudanymi staraniami o koronę Rzeczypospolitej. Dodatkowo pod koniec swego panowania popadł w konflikt z księciami niemieckimi, którzy w odpowiedzi ograniczyli wojskową rolę cesarza i odmówili dalszych finansowań wojen tureckich. Prywatnie ożenił się ją ze swoją kuzynką, córką Karola V, Marią. W tym miejscu rozpoczął nam się tytułowy kryzys. Nie polegał on jednak na wysypie jakichś głupich władców, bo co prawda Maksymilian geniuszem nie był, ale do idioty też mu jeszcze było daleko. Kryzys ten polegał natomiast na zbytnim rozmnożeniu się dynastii. Maksymilian dorobił się bowiem dziewiątki dzieci, i to liczymy tylko te, które dożyły dorosłości, a Karol 12. Siłą rzeczy dzieci te nie mogły całe życie spędzać na garnuszku swoich rodziców i fajnie by było, gdyby każde z nich zostało jakieś tam księstwo bądź inne hrabstwo.
Zaczynając od dzieci Maksymiliana. Najstarsza z nich, Anna, zaręczona została z najstarszym synem króla hiszpańskiego Filipa II, Don Carlosem, który był umysłowo chory i zmarł zanim doszło do ślubu. W tym samym czasie zmarła również żona jego ojca i zamiast Carlosa Anna poślubiła swojego wuja, Filipa II, z którym miała piątkę dzieci, w tym przyszłego króla Filipa III. Drugim dzieckiem Maksymiliana, które dożyło dorosłości, był Rudolf. Jako najstarszy syn został on naznaczony na dziedzica i wybrany na króla rzymskiego, co w przyszłości zapewniło mu wybór na cesarza. Po śmierci swojego ojca w 1576 roku objął on tron cesarski, czeski, węgierski i Wiedeń. Jego panowaniu poświęcimy najwięcej uwagi, gdyż to na jego czasy przypada apogeum kryzysu. W młodości Rudolf usłyszeć miał przepowiednie, że jego prawy następca wznieci przeciwko niemu bunt i pozbawi go tronu. Dlatego też cesarz nigdy się nie ożenił. Mimo to posiadał nieślubne dzieci z jedną ze swoich kochanek, które starannie wykształcił i zapewnił jakieś ciepłe zameczki. Bracia zgodnie podjęli decyzję, że nie popełnią błędu swoich przodków polegającym na podzieleniu monarchii między nich. We wszystkich krajach panować miał Rudolf, a jego bracia mieli mieć zapewnione pensje oraz stanowisko gubernatora bądź biskupów. W 1583 roku Rudolf przeniósł dwór cesarski do Pragi, gdzie przybywać on będzie prawie do wybuchu wojny 30-letniej. Na jego panowanie przypada ostateczna porażka starań o koronę polską po bitwie pod Byczyną, gdzie brat cesarza Maksymilian został wzięty do niewoli. Dodatkowo sprawa korony polskiej została sprawnie rozegrana przez Zygmunta Wazę, który poprzez propozycję korony dla Ernesta podzielił dom habsburski. Prowadzona przez Rudolfa polityka była mizerna i uzależniona od przepowiedni i okultyzmu. Ociężałe działanie cesarza doprowadziło do zaognień na tle religijnym w cesarstwie i na Węgrzech oraz rzutowało na stosunki z innymi krajami, co poskutkowało wybuchem długiej wojny tureckiej oraz później wojny 30-letniej. Z czasem cesarz zaczął coraz bardziej popadać w stan dekadencki i zamykać się w swoim pałacu. Dla całej rodziny stało się jasne, że nie jest on już w stanie dłużej rządzić monarchią, która od południa rozdzielana jest przez armię turecką i powstanie węgierskie, a od północy przez ruchy protestanckie. W 1603 roku ambasador hiszpański wysunął wniosek zdetronizowania Rudolfa jako szkodliwego i szalonego. I tak, w roku 1606 odbył się zjazd dynastii Habsburgów, gdzie powzięto decyzję o przekazaniu najbardziej kryzysowego królestwa węgierskiego młodszemu bratu Rudolfa, Maciejowi. Ten jeszcze w tym samym roku zakończył powstanie na Węgrzech i podpisał traktat pokojowy, kończący długą wojnę turecką. Bracia i kuzyni nie chcieli jednak, by to Maciej otrzymał pełnię władzy. Swoją grę prowadził syn Karola II, Ferdynand, który popierał zarówno Macieja, chcąc w ten sposób stworzyć zagrożenie dla cesarza, jak i Rudolfa, by ten w odpowiedzi na to zagrożenie uciął spisek i doprowadził do koronacji na króla rzymskiego wiernego sobie kuzyna Ferdynanda. Maciej jednak przejrzał swojego kuzyna i ujawnił jego dwulicowość, co doprowadziło do usunięcia go z rozgrywki. Innym poważnym kandydatem do korony cesarskiej był prawie król Polski, Maksymilian, który poprzez bycie wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego, mającego w swych szeregach zarówno katolików, jak i protestantów, był akceptowalny dla obu wyznań. Psychicznie był on jednak wtedy już wrakiem człowieka. Obwiniał się, że jako główny dowódca ponosił porażki z Turcją oraz zaklęskę o koronę polską. Maksymilian obawiał się, że jeśli objąłby władzę, to doprowadziłby cesarstwo do zguby. Głównym kandydatem pozostał więc dalej Maciej. Rudolf nie chciał się zgodzić na pokój z Turcją, wobec czego powzięto kroki. Maciej kosztem ustępstw na rzecz szlachty zebrał wokół siebie koalicję węgiersko-austriacko-morawską, mającą na celu obalenie Rudolfa i przekazanie mu władzy. Będąc pewny zwycięstwa, zwołał on zgromadzenie wszystkich stanów Habsburgów w Caslawie, gdzie zamierzał przy użyciu wojska zmusić Rudolfa do abdykacji. Czesi jednak wyczuli odpowiedni moment i w zamian za poparcie obecnego cesarza zażądali od niego potwierdzenia wolności wyznania. Rudolf nie miał wyboru. Chcąc ratować koronę, zgodził się. W roku 1608 w Liebem doszło do porozumienia obu braci. Rudolf miał odstąpić od wznowienia wojny z Turcją, a Maciej otrzymał władzę na Węgrzech, Dolnej i Górnej Austrii i Morawach. Rok później Rudolf wydał słynny list majestatyczny, który gwarantował wolność religijną w Czechach i na Śląsku, co zdenerwowało katolików i podniosło napięcie religijne. W cieniu tych wydarzeń toczyła się osobna wojna o dziedzictwo Julii Śklewę, gdzie po wymarciu dynastii spór o dziedziczenie wiedli protestanci i katolicy. Zaowocowała ona polaryzacją społeczeństwa oraz utworzeniem Ligi Katolickiej i Unii Protestanckiej. Walczący w tej wojnie syn Karola II, Leopold, dowiedziawszy się o wojnie kuzynów, powziął plan przerzucenia wojsk z Julii do Pragi, gdzie poparłby Rudolfa i zaskarbił sobie tym jego wdzięczność, a może nawet i koronę cesarską. W 1611 armia Leopolda wkroczyła do Pragi. Maciej nie mógł sobie pozwolić, by kuzyn zebrał mu dziedziczenie sprzed nosa i na czele pospolitego ruszenia wruszył on do Pragi, gdzie pozbył się żołnierzy Leopolda.
Czesi, wdzięczni za uratowanie miasta, wybrali Macieja na swojego nowego władcę, który natychmiast potwierdził wszystkie przywileje protestanckie. Mając poparcie wszystkich stanów i państw, Maciej zagroził odcięciem dostaw żywności na Hradaczany, jeśli Rudolf nie odda mu korony. Cesarz uległ. W ten oto sposób ziściła się przepowiednia dana Rudolfowi, bowiem wobec braku potomstwa to właśnie Maciej był jego prawnym sukcesorem. W grze zostało już tylko 4 Habsburgów. Maciej rządzący Czechami, Austrią i Węgrami, Ferdynand badający Austrią wewnętrzną, Maksymilian panujący w Tyrolu oraz Leopold, biskup Strasburga i Passawy. Na koniec szybko przelećmy sobie, co się działo w reszcie rodziny. Anna i Konstancja były kolejno żonami Zygmunta Wazy i spotkał je chyba najlepszy los pośród całego rodzeństwa. Maria Krystyna została żoną Zygmunta Batorego, który zamknął ją w zamku i miał głęboko. Żoną Ferdynanda została córka księcia bawarskiego, Maria Anna. Małgorzata natomiast została wydana za syna swojej kuzynki i wuja, Filipa, zwanego później trzecim. Natomiast Leopold i Maria Magdalena zawarli krzyżowe małżeństwo z rodziną Medyceuszy.